No, cześć ziomeczki, witam was bardzo serdecznie. Właśnie postanowiłem nagrać odcinek z otchłani. I czekajcie, czy jest? Czeka na przeciwnika. No, jest nowy sezon otchłani, zobaczymy jak to wygląda mniej więcej. Tak, w Margonem już praktycznie nie gram, tylko wchodzę jak są takie fajne okazje, jakieś nie wiem, otchłań czy inne jakieś takie... No bo nudne jest ta gra, nie oszukujmy się. Aha, no bo ty czujesz, że jestem w otchłani. No i co mogę powiedzieć? Kirmu akurat wbiłem tego, jak walczył z Morbidem i przegrałem. Mam ten talent, jest dobra, wezmę sobie smoczą runę. No Kirmu nawet mi to leci z tymi smoczymi runami wam powiem. Dobra, ale no to jak będzie walka, to wznowię nagrywanie. No mamy przeciwnika, zobaczymy kto jest naszym przeciwnikiem. Łowca, Sepo Floti. No to trzeba będzie GR-om zawalczyć. Dobra. Zobaczymy jak wygląda sytuacja z Sepo Floatim. Pewnie tutaj mnie zdubluje już parę razy. No jakiś zadziorny coś tam strzał. No to zajebiście, zajebista jest taka. No chociaż się przyzwyczaiłem już. Dobra, czyli tak, błyskawiczny, czy wejdzie gierka? Weszła. Posępne. Co? Aha, bo on uniknął mi. No dobra, błyskawiczny. Dobra, czyli teraz tak, leczenie. Niestety to wygląda teraz tak, że po prostu... Mam tutaj... No nie jest źle. Wam powiem, nie jest źle. Wygląda to całkiem... Aha, bo on jeszcze się zbandażował. Właśnie, powinienem rozpruchem przecież być. Teraz tak rozpraszający. No i to jest easy. Chociaż, o niebo, ma jeszcze R. No i padłem. No i padłem, o klątwa. Wygrałem. Czyli dobra, walczymy dalej. I kolejna walka, jeśli będzie, no to oczywiście wam powiem. No, kolejny przeciwnik. Teraz jest wojownik, więc tutaj będzie podwójna trucizna, mi się wydaje. I tak, ten zestaw pierwszy. Więc dobra, walczymy tak. Trujące pchnięcie. Oj, nie weszło. A weszło, rozpraszający. I bijemy zadziora typa. No. I musimy go bić zadziornego koniecznie. No, tu ładnie weszło teraz. Rozpraszający. O nie! No, to zajebiście. No, to teraz nie wiem jak go bić w sumie. Wojownik teraz jest mocny, no niestety. Jeszcze on mnie dubluje, widzicie to? Wojownik dubluje tanca. Wojownik, który tanca dubluje. Przed mi OR. Dobra. Rozpraszający. Jak mi nie zajebie jakiegoś fajnego CBK. O ile... Aha, bo on jeszcze ma OR-kę. No. Jeszcze ma OR-kę. Ja tego już nie mam i chyba padnę. No tutaj jest... No ale emocjonujące w miarę są te walki, powiem wam. Energia mi się skończyła. No mała erka, kurde. Musiałoby mi mocno tutaj powchodzić teraz. No emocjonujące bardzo są te walki. Klątwa, no to nie no. Ale chyba bodajże wszedł mi dotyk. Kurde, no. Też nie mam... O, wygrałem. No więc fajnie. Jak to wyglądało, to był chyba cebek szedł na koniec. Więc no, kolejna walka wygrana. Czekamy na kolejną. Kolejny przeciwnik. Znowu ten sam wojownik. I wiecie co? Ja teraz spróbuję. Dobra, dalej lecimy tą drutą. Dalej polecimy tą drutą. O nie! To jest najgorsze, co może się przydarzyć w walce z wojownikiem. Jeszcze oślepił mnie. No niedobrze, jestem po ostatnim ratunku. No to jest przegrana walka. Chociaż? Wyrównałem jakimś cudem. On znowu uniknął i ja mam teraz więcej od niego tego. Zdublowałem typa. No, właśnie to są takie walki, nie? W sensie ciężko przewidzieć. No, ten Pipiter nie jest jakiś super mocny. No, raczej zaryzykowałbym stwierdzenie, że dosyć jest słaby, chociaż... Chociaż tutaj kolega szaleje. No, wygrałem.
Co tu mam teraz? Aha, mogę odebrać tę nagrodę, to sobie jeszcze raz otworzymy. Czy dalej to jest takie słabe? 7 tego kierunek, 7 tego otwieramy. Co bicie przeciwnika, no to tak. Ile to mi daje? No mało. Jeszcze zobaczymy tak przy okazji ten sklep, bez sklep, to jest w postępie. Sklep Ethereum. No można zawsze kupić sobie te pomki. To oczywiście jest słabe, nie? Dobra. Czekamy oczywiście na kolejną walkę. No mamy kolejną walkę znowu z tym wojem. Teraz tym razem spróbuję tą głęboką, bo to tak w ramach eksperymentu, no walić tam otchłań w sumie. No bo więc tak. Nie mam niszczyciela na tym. To jest, był zły pomysł. Ale czy wyszło głęboka? Nawet nie wyszło głęboka. To zrobimy to tak. Rozproszenie ran. I posępne uderzenie. Nie, no klątwa na posępnym. Widzicie, no tutaj jednak jest mimo wszystko dobra też pod tego typa, bo on jakby nie jest powiedziane, że jeszcze przegram, no chociaż no to podstępne tu się bandażuje teraz. Jednak mimo wszystko też robi robotę trochę i ta głęboka się rozkręca nawet. Ma już 5K na nim. O nie, zrobiłem głupi błąd. Ale to i tak. No jak mu nie wejdzie jakiś cebek, no to głęboka. O, no właśnie. On już jest po ostatnim. Błyskawiczny. No i może mi tutaj z łatwością to jeszcze. A. No to teraz nawet mnie cebekiem nie zdejmę. Musiałbym jakiś cebek. No i teraz oczywiście posępne. No, niestety tylko ten wojownik tutaj walczy. No mi punkty niby lecą za to, no ale. To mi. Ja mam to gdzieś te punkty. Tak nic nie dadzą. Dobra, czekamy dalej, następnego przeciwnika. O, akurat właśnie mamy przeciwnika. W tym momencie jak włączyłem nagrywanie, nawet nie świadomie. Zobaczymy kto to jest. I ta. I o, Morbid Angel. No z tym mogę paść. Zresztą spróbujemy. Na pewno ma większe chłopesa ode mnie. No. Błyskawiczny, niestety mu nie wbiła mi tu żadna głęboka, czy teraz wbiła. Lecimy posępnym. Klątwa na posępnym, no. Wkurza mnie takie coś. Bo wiecie, no. Teraz mu nie weszła klątwa na niego. No teraz mu. Oślepienie. Wszyscy używają tego oślepienia, nie? No. A on mnie bije jak? Głupio robię. Mam z tego to posępne dać. No teraz jeszcze zleczę. Nie źle, jeśli chodzi o HP, no ale. 22, no. O nie, no przegrana. On mnie jakoś to rozegrał ciekawiej. On się jeszcze uleczył, no musiałbym jakiś dotyk. Kurde, no jakby mi teraz posępne weszło. Dobra, i teraz jakby mi. Nie, kurde, szkoda. Przegrana. Ale było blisko, no ja też to źle rozegrałem. W następnej walce spróbuję go jakoś inaczej tu porobić, no ale trzeba koledze oddać 11 punktów. No dobra, czekamy na następną walkę. No i znowu ten sam typ. No to znowu próbujemy go gierką porobić. Ale to będzie z nim ciężko, bo ma zbroję jednak i to dużo robi, no widzisz. Mi tu co wbije? No mi to gówno wbije oczywiście, nie? Po co? Serio? Jeszcze mnie zdublował. No kurwa, no nie, no. Co to? Jaki to ma sens taka walka? Z tancami no to jest różnie, to jeszcze mogę. No kurwa, no to jest. Przepraszam, że tak powiedziałem, no ale wiecie, no. No widzisz, taka walka, nawet tutaj biję mu, on mnie dubluje, no. Przez to SA małe, no. Widzisz, jak ta walka wygląda na początku? Co on na początku daje? Może ja coś źle biję, bo ja dam w tej grze, że teraz jakoś inaczej się bije. Aha, bo to postępne można już na początku wykonać. Nie musisz być gierki wtedy. Aha, a ja głupio robię. Dobra, mogę na początku dać te pasemne. Jeszcze sobie otworzymy tutaj to. Gdzieś teleportuję. Dobra, i czekamy na następną walkę. No powiem tak. Oczywiście przegrałem. Ale chyba co było go jakiś, żeby Kierman. Otwieram to, co Kierman mi tutaj zrobił. Zobaczymy, może coś tutaj wyleci. Jakiś bullshit, no.
Błogosławieństwo zawsze się przyda, no to jest takie coś, co. Co? Dokończ wybuch łupów? Mam jakiś wybuch? Czy. Aha. No okej. No i tyle. No. I zobaczymy, jak tam dalsze walki. No, przegrałem dwie, których nie nagrałem jeszcze, bo z tropem to oczywiście nie wiesz. Żaden cek mi nie wszedł. Mu wchodziły same pułki, więc no nie jestem złym tym tańcem, no ale oczywiście kurwa, mnie farta strasznego, bo coś źle robię, nie? No dobra. To co, czekamy i po prostu kolejna walka, jak będzie, to mam wznowię. No, kolejny przeciwnik tutaj na, mi się wydaje, że na easy pocisnę gościa. Bartol chyba tak, no to też był wesoło, potem przyszedł do Bad Boysów sobie. Czy on mnie bije jakoś z gierki, czy... No, piętno bestii. Piętno bestii nie wiem, co do końca daje. Dziki zapał. No to troszeczkę tutaj się popisał chłopaczyna. Źle zrobię. Czy jest gierka na nim? Tak. Dowolimy podstępnym. I czy to jest podstępne, czy posępne? To jest podstępne. To widzicie, nawet nie czytać nie umiem. No idzie mój tak w miarę całkiem ładnie, no. Jak na te warunki powinienem go tutaj, no. O, fajnie mu na końcu weszło. Kolejny to odbierzemy. Nie przejdzie zawartość, tylko no, odbierzemy nagrodę. No i na końcu cek z tym podstępnym. Dobra. No. No kolejna walka znowu z kolegą wojownikiem, więc gierka się, jako że gierka się sprawdziła, to lecimy gierkę. No i tutaj. Ja na początku może mu zajebie to rozproszenie tych ran. Teraz podstępne. No a tu od razu wchodzi jak kurwa. Ile to mi weszło? Chyba jakoś procentowo go bije. Nie, no dobra. No kurwa. Jak mnie porobi, no to będzie przypał, nie? Mogę się podleczyć. Nie biję, tutaj właśnie wada tej gierki jest taka, że nie mam niszczenia pancerza. Więc on mnie tutaj może sobie porobić jak chce. No i to tak chyba będzie. Chociaż już nie z takich tarapatów w walce z nim wychodziłem, ale no, rozjebał mnie, widzicie, to jest taka właśnie gra. Gość w czterech legach. Albo coś ze mną jest po prostu nie tak, no. Powinienem go struty bić, no tak jak to jest, tak był taki eksperyment. Zobaczymy dalej. Jakimś tancerzem walczymy, szczerze, nie wiem, to chyba jest Engel. Zły Engel, no powinniśmy dać radę tutaj. Chociaż no, SGR, no to podstępne. No to jest różnie, no z moim szczęściem to pewnie nie dam rady, no. No chociaż tutaj uniczek. Na razie wchodzi. Koledzy bardzo tutaj nie. No ale oczywiście on już tu wyrównuje i... Nie zdziwiłbym się, jakby mi ostał wpierdolił, no. To jest taka gra, nie? To ze mną, ja mówię, to coś ze mną jest nie tak, na pewno. Też się chłopak doleczył. O, i to tu ładnie weszło, tu ładnie weszło. I mogę teraz, właśnie zapomniałem o podstępnym. Jeszcze on gier, nie powinien dać rady, no ale ładnie chłopakowi idzie. On, głupy, wiecie co? No, jak może mi przebić? Mi przebije, to będzie straszny przypał. Nie zrobił tego, chociaż no, to i tak nie daje mi jeszcze gwarancji. No, ale wygrałem. No, ale ciężko, ciężko, no. Nie ma takiego złego jak Ute Schengel. No dobra. Ma 4 legi chyba. Zobaczymy, jak to wygląda. O! O Jezus, jaki mam ten. I to mi daje już chyba więcej punktów. No, więcej. Dobra. Czekamy na następną walkę. Włączymy jakiś filmik błyskawiczny na następny start. Nie wszedł. Gierka nie wbiła. Teraz dopiero. No i to może być przegrana walka. No to może być przegrana walka. Nie podoba mi się też takie coś, ale no. No, on zrobi unik. Chłopak. No bo jest już po erze. Mogę się też dolekać. Okej. No, i tu już powinienem. Klątwa na tym ciosie, no to. 1%. Jak on mnie zleje? Nie, no nie znam.
No znowu dałem radę, ale ty tak. No, chyba dokończyłem ci całe Ethereum, jakie można było. Więc dobra. No to. Tak? Zobaczę jeszcze tam. No, Kirmon się dokończył, więc no jeszcze walczymy, ale. Jezu, trochę chory jest. No ale walczymy jeszcze do końca, czyli te 10 minut. To jest ta pal, nawet nie wiem kto to jest. Jakby go tu bić, dobra, bijemy go pod HP jednak. Taki złoty tygrys, to tutaj... No to wiesz, no, to jest taki przeciwnik, że... Ja dziękuję. Aha. Aha. Co? Co się tu dzieje? No, zbiłem mu ten pancerz już, ale... On ma jeszcze te leki, to jeszcze... On nie ma legend w ogóle, ten gościu, nie? To jest jakiś... No, oni dalej pracują nad tym balansem niby, ale to jest kurwa jakiś dramat. No teraz wbił, on to go położę, ale błagam was. Ile on ma ten? W sumie nawet bez leka wyszło i bez tego nie było tak źle, no ale nie ma legend. Dobra, czekamy na następny myszek. Ostatnia walka na dziś, to jest Grickindle. No, jakby się ubrać, no dobra, weźmiemy to. Może dam radę, no. Ja cisnąłem go, no ale... Cisnąłem go bez przewagi, na spokojnie. Tak, trujące. No, to powinno nie być problemów żadnych jakichś dużych. Chociaż widzicie, no to jest... No to, jak to ma tak wyglądać? Nie mam jeszcze HP w leku, nie? Się doleczę teraz, mam te 40, mam w tym. No, on już mi przebił, bo on już mi orkę zrobił. Teraz ja będę się rozkręcać, no. Doleczył się do setki. Ciężko z tropem teraz jest. Chociaż, no... Jeszcze nie zdziwię się, jak to wygram. O, jak mu weszło. Dobrze. Powinienem to jeszcze porobić. O, to już jest zrobiona walka. To już nie wiem, co musiał mówić. Dobra. No, odchłoń się skończyła, tak? Czy dobrze patrzę? Już nie mogę się zapisać, więc dziękuję wam, ziomeczki, za te kilka walk, no. Dawno nie było też odcinków na moim kanale, no. Zacząłem studia, nie mam czasu nagrywać, pewnie to tak jakoś okazjonalnie będę wrzucał tylko te odcinki, no ale jak już będą, to będą jakieś takie konkretne opisy odnoszące się do wydarzeń w Margonem. No i dziękuję wam, ziomeczki, za to, że dotrwaliście tu do końca, jeśli ktoś nie przewinął tego oczywiście, że oglądaliście te walki. No i co, pozdrawiam was, miłych walk na otchłań i życzę, no i cześć.